chciałbym już płynnie przejść do twojego show, bo oglądałem najnowszy odcinek i powiem ci, że bardzo mi się spodobał ten Stefano, podobnie jak twojej mamie zresztą. Stefano to Włoch, ten jest Stefan. Stefan, przepraszam, właśnie Stefan. I zastanawiam się właśnie, wiesz co, jak ty zareagowałaś na to, że twojej mamie od razu się spodobał ten facet, ten Stefan? No tak zareagowałam, że rzuciłam tę wiadomość na Instagram, bo wydawała mi się dosyć zabawna, zwłaszcza Caps Lock, jak zawsze, kiedy ona lubi coś, to zawsze pisze z Caps Locka. No ale cieszę się, że wzbudza to tyle emocji wśród widzów, bo we mnie też. Ja co sobota naprawdę oglądam to z wypiekami na twarzy, mimo że tam byłam przecież. Właśnie i zastanawiam się, czy można było zrobić takie show, wiesz co, z udziałem na przykład innej celebrytki, no bo ciężko było kogoś takiego, wiesz, podrobić takiego jak ty, z taką osobowością i charyzmą. No wiesz co, nie wiem, bo ten program był jakby stworzony dla mnie, cała koncepcja była stworzona pod moje jakby perypetie. Od samego początku, kiedy wymyśliłam sobie taką koncepcję reality, dopasowałam sobie ten format do siebie, więc no ja sobie nie wyobrażam tego inaczej. A czy reakcja twoich bliskich na to, na przykład jakiego spotkasz partnera, jest dla ciebie bardzo ważna, tak jak reakcja mamy, rodziców? Nie, w ogóle cię tym nie sugeruję. Czyli raczej sama się starasz, prawda, dokonywać tych wyborów? Tak, wielokrotnie życie mnie nauczyło tego, że moja mama była zachwycona jakimś, że tak powiem, moim partnerem życiowym, który okazał się później dewastujący dla mojego życia. Tak jak każda osoba po prostu może dać się ponieść jakimś tam, wiesz, pozorom i dać się oszukać, więc ja tam się nie sugeruję tym. Swoje decyzje podejmuję, zwłaszcza, że mam prawie 40 lat, co ja się będę 70-paroletniej matki słuchać. I wiesz co, jeszcze ostatnie właśnie pytanie. Zastanawiam się, jak z twoim na przykład nowym partnerem, jeżeli byłby obcokrajowcem, dogadają się rodzice? Czy oni znają angielski na przykład, żeby móc się porozumieć? Nie, znają niemiecki, moja mama zna i rosyjski, a ojciec bardzo dobrze mówi po rosyjsku, ale to tak chyba teraz jednak raczej czarno to widzę. No tak, teraz gorszy klimat mam. No właśnie. No. Także nie dogadaliby się, ale... Już wiele razy robiłam za tłumacza, więc myślę, że nie byłby to jakby problem.